Trivium nawiązuje do łacińskiej nazwy, która obejmowała trzy podstawowe przedmioty, które były niezbędne do tego, żeby posiadać kulturę humanistyczną. Była to gramatyka, następnie retoryka, wreszcie dialektyka, która zawierała elementy teorii poznania i logiki, bo chodziło o to, żeby człowiek był zdolny do poznania prawdy i do tego, żeby przeprowadzał logicznie spójne wywody. Gramatyka w klasycznym trivium była tą częścią nauczania, w której skupiano się na ćwiczeniu, udoskonalaniu umiejętności właściwego używania języka. W związku z tym planowane są takie teksty, które właśnie tej kwestii będą poświęcone. Dotyczyć to będzie szczegółowo na przykład zagadnień związanych z poprawnością językową. Będą to również publikacje, które będą zawierały refleksje na temat estetyki i etyki kontaktów językowych oraz tego rodzaju spostrzeżenia, które związane są z zastosowaniem środków retorycznych. W przypadku retoryki mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Im bardziej wnikliwie wchodzimy w teksty klasyków, takich jak Arystoteles, Hermogenes, Cyceron czy Kwintylian, tym lepiej potrafimy mówić o współczesności, o dzisiejszej perswazji, argumentacji, o reklamie, o tak zwanym PR-ze, o środkach audiowizualnych, o filmie czy mediach. I w związku z tym w piśmie Trivium dział dotyczący retoryki będzie miał najszerszy zakres tematyczny. Chcemy zamieszczać teksty o retoryce dawnej, o klasycznych czasach, ale mamy także nadzieję, że będą podejmowane też analizy współczesnych form komunikacji, właśnie tej perswazji czy argumentacji, środków nakłaniających czy manipulacyjnych. Zapraszamy oczywiście do lektury.